Ja trzymam kolidzowie z tej strony i jak dzisiaj nagramy sobie Frostpunk znowu. Nie było nawet dawno. Zdecydowałem się, że nagram Frostpunk. A idę do pogadania i jego oglądania się tylko. Muszę uważać palca. Pojechałem bardzo źle. Wiecie, widzowie, jak mi słabo słychać, to mówcie. Czy teraz, nie wiem, nie słychać jakoś lepiej, coś w tym stylu, to sobie sprawdzę już później. Jakiś listek spoko mi zaczął. Tak myślę sobie, żeby zamawiamy zagrać w... Nie wiem, zobaczę co jest. A i chciałem powiedzieć, że 24 dziś września będzie tego. Będzie, jak to się nazywa, 24 września będzie Trip z Wawen Trackerem. Nie wiem, czy ktoś zna. Wiem, dawno nie było. Więc no... Wiecie, jak to jest, w końcu wróci ten stary Wawen Tracker. Stary Wawen Tracker, który z Wawen Trackerem wróci. Dawno go nie było. No i w końcu wróci. Po jak bardzo długim czasie wróci ten tryb. Nie wiem, czy go lubiliście, czy go nie lubiliście. Może kiedyś zrobię Urasa. Dlaczego? Ten latać czołgi może zrobię. Teraz mówię może. Więc jak widzowie chcecie, piszcie w komentarzach. Albo w sumie nie piszcie, bo jakoś na razie nie chcę robić żadnego czołgu, nie mówcie mi, wie, ja sobie zrobię jakiś tam czołg. Możecie sobie zobaczyć, tutaj prawie cała linia jest zrobiona. Nie wiem, razem 200. Już pewnie mam. Niektóre czołgi są niby uważane przez niektórych graczy, niektórych oczywiście, że są słabe, nie wiem, Małszyn, albo na przykład E75. No, E75 nie jest słabym czołgiem od razu, nie? To jest super czołg, tylko trzeba umieć nim grać. Lepszego czołgu nie ma, to jest najlepsza dziewiątka moim zdaniem. E75 przydałem, no to robiłem do tego, teraz lepiej mam ją. Może będę nagrywać live'y i takie rzeczy, ale to wiecie jak to jest. Będę musiał wiedzieć. I zapraszam do oglądania właśnie YouTube'a. Raptorki postawiłeś? No. A ja mam z tyłu, cheerleaderki, które buffują wszystkie moje jednostki. To nic ci nie da. Gościu. Czekaj, rzeczywiście, bo mi nic to nie daje na razie. Ja mam trig giantów, to oni są władcami drzew. No właśnie widzę. Czekaj, byłem w jednym padu. I drugi. Dobra, ucieczka. A trzecim jestem ja! O! Ulubioną taktykę. I jednostkę. Powiedz. Wziąłem sobie berserkerów, wziąłem sobie szkielety, te na słoniu i chronomancerów. Aha. Oraz jednego gata. Widzowie, dalej się wam zatrzymuję, bo idziemy teraz do bitwy. Ogólnie lapadłem bardzo jakoś leśnie, mam różne zdania, mogę wam pokazać bitwę, którą ja nie dobra, jak chcecie mogę wam pokazać bitwę, którą ja nie gram. Chcecie za to chcecie mogę wam pokazać tą bitwę, przysłamy przez was.
A to muszę mi przesyłać. Mamy teraz jeszcze mojego kota na nagranie. Jest bardzo piękny. Wiem, każdy mówi, że jego kot jest super, tylko zrozumiewa. No, mój kotek to jest fajny, bardzo kotek. Oczywiście kot sobie jest fajny, ale jakby ja uważam, że dla mnie to jest fajny kotek. Każdy ma inny. Koty, zwierzątko, świnki morskie. Każdy ma jakieś inne. A jak chcecie coś widzieć na czacie, to do mnie piszcie. I proszę mi burkowie znów na czacie, nie pisać na przykład przekleństw, które... Jakby coś z tym złom, to pewnie będę tego przygotować filmy, albo ku. Lub na przykład rzeczy z pie i inne takie. Proszę was tylko, żeście takich rzeczy nie pisali na czacie, bo to nie jest fajne. Mam nadzieję, że nie wiecie. Bo mam więcej chyba do montowania, a jak nie widzicie, to chyba lepiej, że miałam więcej do montowania niż tego. Lepiej, że miałam właśnie nic prawie nie montował, tylko teraz się opublikował, a tak nie muszę montować dużo rzeczy. Ja źle wyjechałem. To jeszcze mogę strzelać z Golda i chyba wyładuję, bo tutaj zapewne nie mogę przybijać. To jeszcze ja jeszcze strzelam, tam gdzieś nie strzelam. Wszystko teraz przejadę. Ja też tu, ale będę chcieli, żeby mnie przez to, ale tu jest trudno. Obrywał. Który ja bym na środek. To tak trudno. Na kuchnię trudno śmieci. I w kontakt też.
zjadę i to mam swoje koleczkę. No to już tam się tylko zawsze tutaj 5 takich minut nie a ja tak pojeżdżam za chwilę okazji. Teraz już ludzie rosną. Zakończę po prostu mało, nie? Mogłem zginąć. Ale nie zginąłem. Mogłem zginąć, ale nie zginąłem. Wykończyłem go. Tylko wyjadę za jedno raz. Teraz. Kajka. Do Astry, tak Astry. Widzę. Pan kolega mój. To już powinna być kilka Alta. Tam się nie ma tutaj. Tam się nie ma tutaj. Jeden z kresu. O, kapnie. Już powinna. No widzicie, co tu mnie mało, już mam dużo, więc widzicie, na przykład można zrobić 1000 do setka, czy do 3, ale na dwa, ale nie przejdę, że tu dla mnie nie dał gaz. Teraz tylko trzeba to skoczyć. Tak, widzicie. Thank you. 4000 zrobione. Lingana. No dobra, widzę jak się już bawisz. Jest jakieś wróżki masz, odejdź. Tak, no są wróżki śmierdziuszki. No, to jest problem, że... Śmierciuszki, o no, tak się nazywają, właśnie śmierciuszki. Wygrałem. 3-0, co jest? Dobra, no, Liros, koniec. Co się dzieje, no musisz koniec, jakiś... Zabiuzuj jakąś taką taktykę dobrą. Dobra, tyle, no. Zmieńmy mapę na, powiedzmy, tu, mapa jest dobra tak. O, nie ma już twoich jednostek, został. Okej, okay. I że mogą spaść. No, powiem ci, że takiego, jaki mam, tak będzie. Ale... Jest, dobra. Zobaczymy, czy ty zrobisz to, co ja myślę, czyli, że tutaj i tu... Poczekam aż kolega odpisze, może odpisze. Teraz wam pokażę może rundę kraju. Hmm.
zastanawiam, jak widzowie. Tu i tu, a ja tu i cyk, i wygranko będzie. O właśnie, z tyłu też możesz sobie stawiać jednostki, nie? Tam tam masz jeszcze taką jakby platformę. Widzę, ale ona jest niepotrzebna. No bo ty nie będziesz jest. Tylko z przodu atakował. No, w sumie, chyba że wiesz, możesz mi pozwolić wbić tymi swoimi jednostkami i... No nie ma szans, nie ma szans. Dobra, okay. Albo... escape. Okej, okay, no, dobra, no, bo skasował wszystko. Zmieniać. Tak, bo chciałem... Przerwałem omyłkowo. No, totalnie mnie skontrolowałem. Postawiłem minotaury, a one jakoś tak szarżują. Dobra, ale cię skontrolowałem. Co, tu się rozsypali? No, ale się rozsypali. No, moi. Ty, moje najlepsze. Co, tu się wydarzyło? Ty, ale cię skontrolowałem omyłkowo. No, to. Ty masz. Jaskiniowców, co rzucają kamieniami. I muszkieterów takich z pistolecikami. No. Czekaj, na tarczy wszystko. O, nie. O. A... Tego losowania nie mogło być. Szczerze mogę stracić lato, ale mogę tym siódemką walczyć po wieży, gdziekolwiek i tak przybiję. Ósemki, no też przybiję, ale jest dziewiątki, trzeba trochę pomierzyć z ósemkami. Siódemki to ja mogę stajka nawet w bok przebić za siódemkę, a nawet w przód. Te dwie siódemki mogę, mam tarczę i kroga, skodę. Takie czołgi za 700 mogę walnąć. I z altem. Albo taki KPZ 50T. Co widzę, widzowie? Ktoś się tak nagaźnie prezentuje. Bo co widzę, na razie wjeżdża. Trzeba przyznać, parę strzałów ładnie wystrzeliłem. Więc... nie jest źle. Thank you.
się wydaje, tak, że tak to nie idzie. Przepraszam, że jest tak cicho, ale no, skupiłem się, wiecie, jak to jest. Chyba idzie się skupiłem. Tak z powietrza. Dobra. No i niestety. Ej, nie mam pojęcia, jak ubrać w słowa to, co będziemy dzisiaj robili, żeby wam to wytłumaczyć dwoma bumerangami. Fajnie mi się nagrywa z wam, bardziej was sobie widzowie. Nie wiem, chyba będę kończył nagrywanie. Coś widzowie zobaczę i pewnie skończę nagrywać. A ogólnie z tego mojego lepszego sklep. Szczerze mówiąc, z tego mojego konta powiem tak. Ten czołg bym w ogóle odradził robienia. Jak już oczywiście macie te trzy. Macie te trzy, róbcie sobie ten czołg, a jak już macie te wszystkie czołgi oprócz tych, to sobie zróbcie szczerze tego, jak chcecie. A jak nie chcecie tego, to zróbcie tego. To od was zależy, czy chcecie kobry mieć. Kobry ma bardzo dobry magazynek. Tyle mogę powiedzieć. Jeszcze chciałem... Dobra, jak jedna osoba ma 6 milionów pieniędzy, chce sobie kupić na szybko mega, ma już jednego łyskiego czołga kupionego, to może zainwestować w T-62A. Tutaj z... Jak ma się 1000 albo 5000, dobra. Szczerze powiem, jak ma się, nie wiem, 40 tysięcy, kupujesz tak, na sam początek, lówka, ISA 6, to kupujecie sobie do tego SU na szóstki i kupujecie sobie na sam początek jeszcze 103. 103 ma bardzo dobry pancerz, dział ma przyjemny, więc czołg polecam, a... Takie już za obligacje, jak macie na mnie 200 tysięcy obligacji, tak, kupujecie sobie te 4-3. Niektórzy pewnie będą mi tam w komentarzach pisać, że nie, ale spokojnie. I za 6B, 103, a i 6B, jak mówiłem na ostatnim odcinku, może ma coś takiego, że odbija i losuje go maksimum na 9. 121B i gwaldziste. Tigera wam bym polecił, Tigera 31 i Tigera Alpine. Alpine, no, mam dużo do powiedzenia, ale nie będę was zanudzać. To wszystko, co mam do powiedzenia, więc to wszystko, więc pa pa.